Cześć, tu Ernest. Nie minęła chwila od wstawienia mojego filmiku z newsami, a już otrzymaliśmy oficjalną datę powrotu Placu Zabaw. Kilka dni temu Fortnite został odłączony od graczy na dobre 3 godziny. Jak mogliśmy się wcześniej dowiedzieć, były to prace konserwacyjne nad serwerami i moim zdaniem miały na celu przygotować serwery Fortnite na kolejną falę chętnych do zagrania w trybie Plac Zabaw. Fortnite na swoim Twitterze zapodało informację, że tryb Plac Zabaw powróci do gry 25 lipca, tym razem w edycji 2.0. Możemy wyczytać z tego posta, że będziemy mogli się dzielić na drużyny oraz będzie o wiele więcej łupów do zdobycia i może nawet opcja ustawienia niestandardowych limitów czy spawnowanie przedmiotów. Co do samej aktualizacji, powinna wejść już jutro 24 lipca, jak zawsze o 10 rano z przerwą techniczną na przynajmniej godzinę, ponieważ już jutro rozpoczyna się świętowanie urodzin Fortnite, a skinów jeszcze nie ma w plikach gry. Przygotujcie się na porcję nowych wycieków, skinów, zmian na mapie i innych ciekawostek. Poza tym, w Chinach już można pobrać Fortnite, a w nim pewnie pełno nowych sekretów. Ja już zacząłem pobierać. I to tyle. Szybki news z mojej strony, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.